Kilka dni temu katolicki papież objawił, że trzeba czynem wspierać przyrost naturalny. No, przypomina mi to deklaracje komunistów, które, którzy różne tam czyny społeczne, plany pięcio, sześcio i różne tam czynem kazali nam wspierać. No, do tej pory jakoś tak ludzie sami, że tak powiem, ciągnęło ich do tego powiedzmy przyrostu naturalnego. No ale jak papież mówi, no to może coś się jeszcze polepszy. No, raczej w drugą stronę, ale na poważnie. Zobaczcie. Kościół Jezusa Chrystusa zbudowany na fundamencie samego Jezusa Chrystusa, który jest kamieniem węgielnym, a na tym jest zbudowany fundament nauki apostolskiej. Jasno naucza, możecie sobie sprawdzić to w Biblii, list do Tymoteusza I, czyli list do Tytusa, że przywódcy w kościele mają mieć żony. I to jedną żonę przez całe życie, wierni, i dobrze wychować dzieci. I to jest podstawowe kryterium sprawdzenia, czy człowiek się nadaje do przywództwa w kościele. W kościele z kolei katolickim, czyli nie w kościele Jezusa, jest odwrotnie. Jak ktoś chce być przywódcą parafii, grupy, czyli tam księdzem, czy biskupem, to nie może mieć żony. Jest zakaz, nie? czyli obowiązkowy celibat. Zabronienie wchodzenia w relacje małżeńskie dla tych, którzy mają przewodzić kościołowi. No i teraz zobaczcie naukę apostolską. Pierwszy list do Tymoteusza, czwarty rozdział. A duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach, no czyli już tak mniej więcej w naszych to może być, odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy, uwaga, zabraniają zawierania związków małżeńskich. Słyszycie to? Przecież to jest właśnie o tym, co robi Kościół Franciszka. To jest znak diabła, nauka szatańska. Celibat to znak diabła.